Cześć kochani, witajcie na kanale Domek Alpak. Jak widzicie po tytule, nagrywam dla Was vloga. Jedziemy po nowego członka rodziny, ale nie alpaczej. W sumie nie będę już ukrywać, bo zapewne jeżeli oglądacie ten materiał, to na naszych stronach, na Facebooku bądź Instagramie pojawił się już post z nowym członkiem rodziny. Więc jak wiecie, jest to osiołek. Ja nie mogę się już doczekać, słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, wyjeżdżamy w niedzielę w nocy, by na 9 być na miejscu, mamy 700 km przed sobą do pokonania. Rodzice zawsze powtarzali mi, że jestem uparta jak osioł. No i tak było też w tym przypadku. Nie, no śmieję się. Osiołek był moim marzeniem, odkąd alpaki pojawiły się w naszym domku, cały czas namawiałam rodziców na osiołka. Troszeczkę czasu, jak widzicie, mi to zajęło, ale żeby nie było, że jest to pochopna decyzja, jest to decyzja bardzo przemyślana, bardzo przemyślana. Spotykałam na swojej drodze na żywo osiołki i utwierdzało mnie to cały czas w przekonaniu, że chcę mieć takiego osiołka. Marzenie się spełnia, słuchajcie, warto mieć marzenia, moje aktualnie się właśnie spełnia dzięki moim rodzicom. Mama zaprojektuje, tata zrealizuje, a ja dzięki nim mogę spełniać marzenie. Jestem bardzo wdzięczna, bardzo za to dziękuję. No a co? Nie będę przedłużać. Zapraszam Was do oglądania. Nagrywam sobie już wstęp dzisiaj, by po prostu mieć motywację do kontynuowania. Jeżeli to oglądacie, to bardzo się cieszę, że materiał doszedł do publikacji. Ja również się cieszę, bo te vlogi, które rzucamy tutaj na YouTube, a może nie systematycznie, ale to jest dla nas taka pamiątka, dla mnie na przykład. Ja cofam się do tych materiałów, które nagrywaliśmy rok temu. Dla mnie to jest takie wspomnienie, taka pamiątka, że ja na przykład mam bardzo zapchaną pamięć w telefonie, bardzo, chociaż mam największą pojemność, to i tak cały czas brakuje miejsca, bo robię zdjęcia naszym zwierzakom i tak dalej. No i w tej galerii mogę się cofać, ale filmik to jest całkowicie co innego, więc to jest taki nasz pamiętnik. Ale pamiętnik bardzo, bardzo, nie wiem nawet jak to nazwać, ciekawy, ponieważ jesteście w nim wy. I wy nas wspieracie, motywujecie, więc jeżeli materiał Wam się podoba, to zostawcie jakiś komentarz, ja na pewno Wam odpiszę, zostawcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało. No i subskrypcję, by być na bieżąco, by nie przegapić żadnego materiału, który tutaj dla Was wrzucamy. A na bieżąco jesteśmy aktywni na Instagramie oraz Facebooku, więc tam Was zapraszamy. Domek Alpak. A teraz zapraszam Was do oglądania. A teraz na chwilę ja. Ja już nie mogę się doczekać. Wczoraj mieliśmy urodziny w domku Alpak, dzisiaj również mieliśmy urodziny w domku Alpak. Mamy teraz wizyty indywidualne, są goście, ale dzisiaj o 12 w nocy wyjeżdżamy. Mamy 14. Ja już, słuchajcie, odliczam godzinę do wyjazdu. Pomimo tego, że 750 chyba kilometrów przed nami, to ja i tak już nie mogę się doczekać, aż poznam tą naszą oślą przyjaciółkę. Oby nie była tak uparta aż mocno jak ja. Jedziemy po osiołka! To już dzisiaj! Jezu, ja po tym helu mówię jak ty, bez helu. Już, stop chcę. No. Halo, halo. Ja, wiecie co, narzekam zawsze. Ja zawsze narzekam na swój głos. Ale jak wezmę trochę helu, nie wyobrażam sobie mieć innego głosu niż swój. Ja mam taki dominujący głos. Daj jeszcze trochę. Daj jeszcze trochę, czekaj. Chciałam to wyżej troszeczkę postawić. Tak bardzo, słuchajcie, dzisiaj nagrywam to. Ale później oglądajcie cierpliwie filmik, bo później będzie ciekawiej. Zapraszam Was na Instagrama Domek Alpak oraz Facebooka Domek Alpak. Jesteśmy aktywni również na TikToku. Zeszło już. Nie zdążyłam. No a reklama bym się nie nadawała. Ja za dużo gadam, żeby nagrać kilkusekundową reklamę albo podcast. No. To taki urywek od nas, żeby się ciekawie oglądało. Wiecie, ja już po prostu się nie mogę doczekać. Liczę tylko ten czas, więc po prostu by sobie go umilić. No. Fajny urywek filmu. Zostawcie łapkę w górę za niego. Ariel, a ty jak zareagujesz na nowego członka rodziny, co? Ciekawy jesteś? Tak, będzie na pewno większy osiołek od ciebie. Pierwszy raz będzie zwierzątko u nas większe od ciebie. Ariel jest ciągle na diecie, ale... Ale kondycję ma ok, jest zdrowy, jak to nasz weterynarz powiedział. Nie ma co się czepiać, ma taką po prostu budowę, jest większy. Ale teraz będzie zwierzątko większe od ciebie. No jak buziaka wszystko. Cudowny jesteś. Bąbelku nasz. Dobra, jest godzina 9 wieczorem. Zamknęliśmy zwierzaki, dałam jeść alpakom, pozamykaliśmy tam owieczki, króliczki, kurki. Ogarnęliśmy wszystko, a ja wiem, że zamyka jeszcze koty. I lecę na 2 godzinki się przespać.
Wyjeżdżamy o 12 i praktycznie mogłabym spać całą drogę w samochodzie, ale ja nie wiem, czy ja będę w stanie zasnąć. Więc po prostu idę się zdrzemnąć na 2 godzinki, by mieć chociaż komfort jakiś snu, żeby wiecie, w razie gdybym nie zasnęła, miała jakąś energię, żeby rano ładnie móc rozmawiać z ludźmi, gdy dotrzemy na miejsce. No i co, wydaje mi się, że odezwę się do Was już właśnie na miejscu, że po drodze nie będę nic nagrywała, więc po prostu spotykamy się już z nowym członkiem rodziny. Wracamy w powiększonym składzie. Nie mogę się już doczekać, ale jakoś emocje zeszły, bo już teraz jest realizacja, więc teraz już tylko szerokiej drogi i bezpiecznej drogi nam życzcie. W sumie jak to oglądacie, to już jesteśmy na miejscu z osiołkiem w domu. No ale ogólnie trzymajcie kciuki, by wyprawa się udała. Słuchajcie, jest za 24, zostało nam 300 parę kilometrów do celu, więc trasa ogólnie można powiedzieć, że przebiega znakomicie. W znakomitym tempie widzimy się na miejscu. Jesz sobie? No to świetnie, jedziemy do domu. Tankujemy się i jedziemy dalej, moja droga. Jaka kochana jesteś. Kochaniutka. Dobre sianko było widać, bardzo dobre sianko było. Zrobiliśmy sobie szybki postój na jedzonko, ale spójrzcie, u naszej pięknej połowy sianka nie ma. Najwidoczniej bardzo jej zasmakowało, co nas bardzo cieszy. Apetyt dopisuje. Kuku! Kuku! Spójrzcie, kochani, jestem w niej zakochana. Jeszcze na koniec takiego słodziaczka wam przedstawiam z bliska. Mama i osiołek. Idź, Matylda, na wybieg. Wspaniała jest. Maja z osiołkiem. Z Matyldzią, naszą słodziutką. Boże, jak ona jest grzeczna. Kochamy cię, wiesz? Ja już ogólnie, kochani, szaleję na punkcie zakupów. Zamawiam nowe kantarki, jakieś akcesoria, szczotki, chociaż mamy od Alpak. Właśnie jutro będziemy czesać. Dzisiaj już nie chcemy jej stresować po tak długiej trasie na przyczepie, więc jutro cię ładnie wyczeszemy. Będziesz naszą modnisią słodziutką, tak? Będziesz sobie odpoczywała, spacerowała po wybiegu. Kto tu jest? Masz koleżanki? Nie jesteś sama. Jest i tata z Matyldą. Nie ugryzie z płaskiej ręki. Wspaniała jest. Spójrzcie, jaka miłość. Dawaj jeszcze. Super, zniosła drogę. Kochani, jesteśmy w domku. Po 18 godzinach spędzonych w samochodzie dotarliśmy cali i zdrowi. Jesteśmy przeszczęśliwi. Poznajemy się teraz bliżej, ale spójrzcie, no ona w ogóle od nas nie ucieka. Ona w ogóle jest zero wzruszenia, że zmieniła otoczenie, że jest na nowym wybiegu, na nowym pastwisku, ma nowe otoczenie. Bardzo się cieszymy, że tak zareagowała. Nie musimy się martwić, że się stresuje, czy coś łapkę tak wystawiasz. Grzeczna Matylda. No i oficjalnie jest Matylda. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, bo praktycznie nic więcej już tutaj nie mamy co nagrywać. Wyczekujcie teraz vlogu w większym składzie. No i witamy Matyldę w domku Alpak.